Dramat Polaków w drugiej połowie. Kompromitacja sztabu szkoleniowego w związku ze Świderskim. Pomyłki Darka Szpakowskiego. Piękny gol Cristiano Ronaldo. Czy po takim meczu wypada sobie robić takie zdjęcia? No witam, siemanko ekipo, słuchajcie, co tu dużo mówić? Humorki chyba nie za tęgie, co? No ale przecież grała nasza reprezentacja, więc czego się spodziewać? Panie, idź pan. No umówmy się, o ile po pierwszej połowie naprawdę wszyscy byli lekko w szoku i mocno pozytywnie oczywiście zaskoczeni, że my tak graliśmy z tą Portugalią. W pewnym momencie Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski naprawdę komentowali ten mecz w taki sposób, że oni mówili, że my gramy jak mistrzowie Europy, że... Próbujemy, szukamy Zalewski. Zalewski jest szansa, mamy szansę! Co się dzieje, że gdzie jest ta Portugalia, że my chyba zamieniliśmy się koszulkami, że oglądamy nie naszą reprezentację. I naprawdę muszę przyznać, że trochę w tym racji było, bo pierwsza połowa należała naprawdę do bardzo udanych, albo nawet do najlepszych pierwszych połów w historii pracy Michała Probierza. Niestety, w drugiej połowie wszystko się popsuło. Wojtek Kowalczyk w kanale Zero Wprost skomentował drugą połowę naszych reprezentantów, ale nie tylko, skomentował też przede wszystkim pracę selekcjonera, bo trzeba przyznać, że nie wygląda to najlepiej. Naprawdę tracimy masę bramek, także coś jest na rzeczy. Dzisiaj jest tak. Lewandowski u Probierza z akcji nie strzelił ani jednej bramki w tym roku, a obrona jest najgorszą w XXI wieku. Duże osiągnięcie. Nie, i słuchajcie, i nikt nie narzeka, że Michał Probierz dalej będzie pracował. A ja już zaczynam podejrzewać, że w czas nagli, żeby pomyśleć, bo pamiętajmy, do września przyszłego roku, do eliminacji Mistrzostw Świata, z tym selekcjonerem, tak grającym i tak kłócącym się ze wszystkimi swoimi myślami, że on będzie grał na trójkę defensorów, po takim meczu wypada sobie robić takie zdjęcia? Totalny. Dla mnie już poszukiwanie jak najszybciej na wrzesień przyszłego roku selekcjonera... Dobra, wezwać go na dywanik. Słuchaj, powiedzieć, słuchaj, to nie może wyglądać. My jesteśmy tutaj jakąś katastrofą. Ciągłe zmiany, ciągłe roszady. Tak naprawdę nie mamy stałego składu. Wszystko się ciągle zmienia. I ja wiem, że akurat w tym meczu był szpital, bo trzeba przyznać, że Michał Probierz też nie miał łatwego życia. No ale błagam was, to co wyprawialiśmy w drugiej połowie, tracąc aż 5 bramek w 45 minut, woła o pomstę do nieba. Naprawdę, nie popisał się absolutnie nikt i tutaj nikogo nie wolno chwalić. Nawet bramkarz, czyli Marcin Bułka w tym przypadku też się nie popisał, bo myślę, że te dwie sytuacje mógł wyjąć. Darek Szpakowski, no słuchajcie, mylił Cristiano Ronaldo z Bruno Fernandeszem. Zakończył pierwszą połowę w momencie pokazania spalonego, mimo że mecz trwał, to pożegnał się z widzami schodząc na przerwę. A gdyby tego jeszcze było mało, no to sztab szkoleniowy, o którym oczywiście jest bardzo głośno, nie zgłosił Karola Świderskiego, który miał się chłopina zmienić zamiast wejść na boisko, to co? Poszedł do strefy zmian. Potem wkurzony się cofnął, a za jego miejsce wszedł Adam Buksa. Oczywiście wszystko poszło w świat, wszystko poszło w media. A jaką odpowiedź dostaliśmy na konferencji prasowej po meczu? Na początku, uprzedzając Państwa pytania odnośnie sytuacji związanej z Karolem Świderskim, chcielibyśmy poinformować, że w wyniku błędu ludzkiego nie został zgłoszony do kadry meczowej. Zawodnik został już w szatni przeproszony, więc cała sytuacja została zamknięta. Możemy przejść do zadawania pytań. Znaczy, słuchajcie, tej kadrze, szczerze powiem już tak, to co sobie myślę, tej kadrze brakuje powagi. Bo jeśli trener kadry narodowej ogłasza powołania na polu golfowym, jest tego przezadowolony. To już jakby wszyscy o tym zapomnieli. Coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca, bo my się takimi rzeczami po prostu ośmieszamy. No dzisiaj sytuacja z Karolem Świderskim też totalna wpadka i kompromitacja. No to są takie rzeczy, które sprawiają, że człowiek wątpi, czy to w ogóle ma sens. Ja bardzo się cieszyłem z tej pozytywnej zmiany, że my będziemy próbowali grać. Jest wielka gównoburza. Gównoburza, która jest związana oczywiście z okołoboiskowymi, a skupmy się na samym meczu, bo trzeba przyznać, że nie wyglądało to dobrze na żadnej płaszczyźnie. Prawie 40-letni Cristiano Ronaldo najpierw strzelił nam karnego, a potem na 5-0 wpakował nam nieprawdopodobną przewrotkę z rowerka i cały stadion oczywiście klasycznie krzyczał siu! Tym samym Cristiano
Cristiano Ronaldo stał się piłkarzem, który ma najwięcej występów w historii reprezentacji i najwięcej bramek w historii reprezentacji. Słuchajcie, co tu dużo mówić? Co dalej? Co ze Szkocją i co nas czeka? Nie wygląda to optymistycznie, nie ma co się oszukiwać. Nie wiem, jaki plan ma Michał Probierz na dalszą współpracę z naszymi zawodnikami. Oczywiście dostajemy informację, że po meczu chociażby Piotrek Zieliński pocieszał Łukasza Gawriołka, bo siedział jak wryty z głową w chmurach i tak naprawdę nie było z nim żadnego kontaktu, więc fajnie, że obecny kapitan reprezentacji Piotr Zieliński gdzieś tam pociesza, no, ekipę oczywiście z zespołu, może nie piłkarza, no, ale też bardzo ważną postać. Oczywiście media obiegły też filmy związane z Cristiano Ronaldo, z Piotrkiem Zielińskim i z Zalewskim Nikolą, którzy po meczu robili sobie zdjęcia z uśmiechem na ustach z Cristiano Ronaldo. No i co tutaj dużo mówić? Ja tam się chłopaków nie czepiam, no zrobili sobie zdjęcie z legendą futbolu, z jednym z najlepszych piłkarzy w historii, ale no gówno burza jest oczywiście w komentarzach, że reprezentantom Polski nie wypada po takim meczu, tym bardziej meczu o punkty, tym bardziej mecz o coś, robić sobie zdjęcia z przeciwnikiem i jeszcze tym bardziej mieć taki uchachany humor. No co tu dużo mówić, dostaliśmy 5-1 i naprawdę nie widać jasnych punktów, mimo że no ostatni mecz już przed nami, słuchajcie, w poniedziałek oczywiście ze Szkotami, którzy, zobaczmy na tabelę, pokonali Chorwatów u siebie 1-0 i czeka nas mecz o wszystko, mecz o baraże, czyli jak zwykle. Jeśli oczywiście nie wygramy tego meczu, no to spadniemy na 4. miejsce i spadamy do dywizji niżej, a tego chyba byśmy nie chcieli, żebyśmy znowu kopali się z Mołdawiami, z Luksemburgami itp. itd., chociaż wiem, że wielu kibiców mówi, że tam jest nasze miejsce. Jestem ciekaw waszej opinii odnośnie tego meczu, jestem ciekaw tego, co myślicie na temat pracy Michała Probierza i czy on w ogóle dotrwa do eliminacji Mistrzostw Świata, bo trzeba przyznać, że ponad rok czasu kandydatura jest już obecna, że selekcjoner Michał Probierz już ponad rok czasu prowadzi naszą reprezentację. Umówmy się szczerze, nie widać niczego, nie widać składania, nie widać poskładania, nie widać rezultatów, no i nie wygląda to dobrze. Naprawdę wszyscy chyba się bardzo martwimy tymi eliminacjami Mistrzostw Świata, bo wydaje mi się, że no jeśli taki zespół jak my, a to jest już ostatnie takie pokolenie, jeszcze tam paru, Zieliński, Lewandowski zostali, jak my nie pojedziemy na te Mistrzostwa Świata, no to słuchajcie, to będzie na pewno turbo bieda. Czekam na wasze komentarze, czekam na wasze opinie. Co w ogóle myślicie o tym wszystkim, o tym meczu to raz, a dwa o tych wszystkich sprawach organizacyjnych, no bo umówmy się szczerze, nie wygląda to dobrze, wygląda to fatalnie. Jeszcze nie dość, że dostaliśmy 5, to jeszcze takie ekscesy pozaboiskowe. No ja słuchajcie, co stawiam w meczu z Polska-Szkocja? No oczywiście jestem za naszymi, Stadion Narodowy, listopad i będzie zimno, ale mimo wszystko, no błagam was, wygrajmy panowie z tymi Szkotami, bo nie jest dobrze i naprawdę musimy zmazać plamę w tym, z tym dwumeczu z Portugalią. Pierwsza połowa kapitalna, druga dramat. Co dalej? Nie wiem. Elo. Mecz Ligi Narodów UEFA Portugalia-Polska. Z nami jest selekcjoner reprezentacji Polski, pan Michał Probierz. Na początku, uprzedzając państwa pytania odnośnie sytuacji związanej z Karolem Świderskim, chcielibyśmy poinformować, że w wyniku błędu ludzkiego nie został zgłoszony do kadry meczowej. Zawodnik został już w szatni przeproszony, więc cała sytuacja została zamknięta. Możemy przejść do zadawania pytań.